37 kadetów z klas mundurowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy otrzymało awanse na stopień starszego kadeta. Taka uroczystość w tej szkole odbyła się po raz pierwszy po utworzeniu klas mundurowych. Czołem kadeci! Czołem, panie dyrektorze! Tata, dziadek, kuzyn, wszyscy byli w wojsku. No. I teraz ja przejmuję. Mamy różne dodatkowe zajęcia, na przykład samoobronę. Ćwiczymy tam różne chwyty, które są bardzo przydatne w życiu. Mamy to za darmo. Są także zajęcia z PSM. To są mundurowe ogólnie, tak. Tam uczymy się musztry, tam różnych takich mundurowych. Tak już od dawna myślałam nad taką szkołą. Mi się nie wydaje, że jest jakiś tam podział, że dziewczyny, chłopacy. Jest wszyscy równi w tej klasie. Awans na stopień starszego kadeta otrzymało 18 kadetów z klasy pierwszej A oraz 19 z klasy pierwszej B Technikum Logistycznego. Są to uczniowie, którzy spełnili wymagania regulaminu klas mundurowych obowiązującego w szkole. Nie żałuję wyboru, właśnie zawsze chciałem jakoś mieć, no po prostu chciałem do wojska iść, czy jakieś służby mundurowe, zawsze od dziecka mnie kręciły po prostu. Kolejne stopnie awansu, o które uczniowie będą zabiegać w wyższych klasach, to kadet sztabowy i starszy kadet sztabowy oraz kadet prymus. Stopień zarezerwowany tylko dla najlepszych i przyznawany dopiero po pierwszym semestrze klasy czwartej. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy najlepsi uczniowie otrzymali także stypendia starosty brodnickiego. Za bardzo dobre wyniki w nauce jednorazowe stypendia otrzymało w tym roku 140 uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Natomiast w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Brodnicy stypendia starosty brodnickiego otrzymało 86 uczniów. W zespole szkół w Jabłonowie Pomorskim 31 uczniów. CKZiU w Brodnicy to także m.in. klasy hotelarskie i kulinarne. W szkole często odbywają się konkursy i pokazy kulinarne prowadzone przez znanych regionalnych kucharzy. Dziś dla przyszłych uczniów zawodu kucharz przygotowaliśmy dwa proste dania. Sałatkę z kozim serem, z rzodkiewką, z marynowanym ogórkiem, w occie z kwiatów czarnego bzu. Do tego pomidor, mała dekoracja. Kolejnym daniem był makaron, tak, tagliatelle. Tak naprawdę użyliśmy tylko 5 składników, żeby pokazać też uczniom, jak można zrobić szybko, prosto, smacznie. To był makaron tagliatelle, masło, oliwa truflowa, parmezan i pietruszka. 5 składników, prosty, szybki obiad, gdzie możemy zrobić go w 5 do 10 minut, w zależności jakiego makaronu użyjemy, jak ona będzie nam długo gotowa. Tu użyliśmy na przykład koziego sera, rajcusia, gdzie on jest marynowany w oleju rydzowym. Wytwarzany jest w miejscowości koło Bydgoszczy. Drugim produktem użyliśmy też do marynowania ogórka. To był ocet z kwiatów czarnego bzu. Jestem dumny z tego, że są tacy lokalni producenci, rzemieślnicy, gdzie produkują fajne rzeczy, gdzie my wykorzystujemy w naszych restauracjach. I tym się chwalimy. Podpatrując zawodowych kucharzy, uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach. Sukcesem uczniów jest m.in. wygranie konkursu na przygotowanie przepisu na danie z makaronu dla jednej z ogólnopolskich sieci handlowych. Polegało to na tym, że musieliśmy z szerokiego dosyć zasobu składników wymyślić bardzo nowoczesny, oryginalny przepis z nietypowymi składnikami. W skład mogły wchodzić krewetki, szparagi oraz inne, na przykład egzotyczne przyprawy. Teraz mamy już wyniki konkursu i myślę, że wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni, ponieważ nagrody były obfite, jak i sama organizacja konkursu była bardzo profesjonalna. Nasze przepisy są na każdym opakowaniu makaronów bezglutenowych sieci Piotr i Paweł, także każdy konsument mogący kupić te makarony w tej sieci może sprawdzić nasze przepisy i wypróbować je w praktyce.